Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gieczwałdu. Liberałowie i prasa niemieckojęzyczna o objawieniach w latach późniejszych. Stosunek wielu duchownych z diecezji warmińskiej do objawień był sceptyczny, nad czym ubolewał ksiądz proboszcz Augustyn Weichsel. W jednym z listów pisał: prawie powszechnie zauważyłem ogromną nieufność kapłanów w stosunku do siebie. W innym liście odnajdujemy bardzo ciekawy opis stosunku warmińskich kapłanów do objawień i kapłanów z dawnych diecezji polskich. Z małymi wyjątkami, kapłani warmińscy zdają się zajmować stanowisko przeciw objawieniom Matki Boskiej. Kanonik Borowski, obecny w Świętej Lipce, rozmawiał tam z panią Gross z Woryt. Wypytywał o dzieci i wobec wszystkich będących tam kapłanów postawił wszystko pod znakiem zapytania. Wnet potem odwiedził mnie ksiądz Rudolf Lemer z Barczewa i powiedział, że z wyjątkiem Grebera wszyscy obecni tam kapłani opowiedzieli się przeciw prawdzie objawień. Fiat voluntas Dei. Ale jest bolesnym patrzeć, jak także świeccy warmi odwracają się. Dla rozszerzenia różańca we wszystkich parafiach i rodzinach, niestety, kapłani nie czynią także nic. Rozmawiałem o tym na przykład z dziekanem Janem Weyersteinem z Dobrego Miasta, że kapłani mogliby wiele zdziałać, żeby we wszystkich rodzinach był odmawiany różaniec. Ale odpowiedział mi w swoim złym humorze: to byłby tylko słomiany zapał, który by nie istniał długo. Jakże ciekawa jest ocena duchownych spoza diecezji warmińskiej, przede wszystkim z tych diecezji, gdzie mieszkała ludność polska. Ksiądz proboszcz Weichsel pisał: zupełnie inaczej zachowują się kapłani i świeccy chełmińskiej i poznańskiej diecezji, za granicą i na Górnym Śląsku. Warmiacy zdają się ignorować Najświętszą Pannę w jej objawieniu dla nich, podczas gdy Polacy przejmują ją z radością. Szczególnie niechętnie do objawień odnosili się duchowni olsztyńscy, którzy za wszelką cenę starali się je dyskredytować i zniechęcać wiernych do pielgrzymowania do Gieczwałdu.